Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. To pierwsze czytanie ma taki zatytułowane jest Wróć do Pana, Boga twojego. Właśnie było odstępstwo, był upadek, ale ze strony Boga jest właśnie ta zachęta do nawrócenia. Właśnie Bóg jest tym, który jest wierny, jest tym, który się nie odwraca. I właśnie tutaj Izrael widzi, że różne rzeczy zawiodły, tak, i to, co Pan Bóg chce dać jako lekarstwo, to właśnie by wziąć ze sobą słowo. Czyli właśnie otworzyć ucho na Jego słowo, czyli niejako na chwilę zamilknąć, tak, bo łączy się to z tą dzisiejszą Ewangelią, że pierwsze jest słuchaj Izraelu. Można by powiedzieć, że w takich etapach rozwoju życia duchowego, tym takim wyższym poziomem jest ta umiejętność takiej modlitwy przebywania z Bogiem. Czyli właśnie to, że tak naprawdę nie chcę ja nic mówić, tak, bo Bóg bardzo dobrze mnie zna. Słyszymy też w innych miejscach, że zanim tak my powiemy coś, to Bóg już to wie. Kilka dni temu też słuchaliśmy, tak, nie bądźcie gadatliwi na modlitwie. Więc chcemy wejść na ten kolejny poziom modlitwy, chcemy przebywać z Bogiem, chcemy Go adorować, by móc właśnie usłyszeć. I mogę usłyszeć i słowo pokrzepiące, ale też może być to słowo jakiegoś napomnienia, właśnie do wezwania do nawrócenia. Także i to chcę przyjąć, tak, bo Bóg pragnie mojego zbawienia, pragnie, bym był właśnie blisko Królestwa Bożego, choć znam
przykazania, to właśnie i o taki dar tej roztropności, tak jak dzisiaj Jezus mówi do tego uczonego w piśmie, tak? Jezus widzi, że rozumnie, odpowiedział, ale właśnie te rozumne odpowiedzi też się nie biorą znikąd, tak? Też to jest jakiś owoc tego, że właśnie trwam, poznaję to pismo, tak? Rozważam. Więc módlmy się o taką wytrwałość i jest takie zasłuchanie w ten Boży głos w naszym życiu.